Tua Itra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 28 odcinku poradnika do gry Anno. Dzisiaj na pulpicie mamy dwa tematy. Pierwszy, awans inwestorów do pozycji 3000 i odblokowanie gramofonów, a następnie awans inżynierów do ilości 5000 i odblokowanie wozów parowych. Zanim jednak przejdę do głównych tematów odcinka, kilka słów wstępu. Kiedy wiecie, że przyjdzie Wam awansować dużą ilość ludności, miejcie pewność, że macie wystarczająco dużo ludzi niższej klasy, tak? Czyli jeśli chcę awansować inżynierów w dużej ilości na inwestorów, muszę mieć pewność, że mam tych inżynierów, których mogę awansować. Inaczej pozbędę się ludności danej klasy i będzie mi brakować robotników. Tak więc jak widzicie, zanim zaczęłam ten odcinek dla Was przygotowywać, musiałam najpierw sprowadzić dużo więcej ludzi do tego świata, na moje wyspy. W tym momencie sytuacja u mnie wygląda tak. Ta wysepka jest rozwinięta, jest dostosowana pod wydobywanie węgla i żelaza i na niej skupiam się przede wszystkim na robotnikach niskiego poziomu, takich jak farmerzy i robotnicy. Wszystkie moje wyspy są połączone molem dla pracowników, tak, żeby pracownicy pomiędzy poszczególnymi wyspami mogli się przemieszczać. Ta druga wyspa obok spełnia dokładnie tą samą funkcję, co wyspa poprzednia, przy czym na niej jeszcze produkuje piwo w takiej ilości, żeby móc przynajmniej jedną wyspę w Nowym Świecie zasilić. Trzecia wyspa, również jest to malutka wyspa, którą również rozwijam pod kątem mieszkańców niższego poziomu. Być może już to zauważyliście, być może dopiero się z tym spotkacie, ale kiedy zaczynacie bardzo ostro awansować mieszkańców w swojej stolicy, wówczas okaże się, że nie ma miejsca i nie macie możliwości budowy nowych domków i macie problem z pracownikami niższych rzędów. Dlatego ja na to przeznaczam takie wyspy, na których pracownicy poziomu robotników są dla mnie wystarczające. Tak, czyli to są moje trzy małe wyspy i trzy duże wyspy. Ta wyspa jest wyspą wspomagającą dla mojej stolicy. Na tej wyspie na przykład produkuję płaszcze futrzane, na tej wyspie pozyskuję saletrę. Na tej wyspie również produkuję beton zbrojony, tak, więc dużo rzeczy na tej wyspie robię. I dzięki temu mam wsparcie dla mojej głównej wyspy. Ta wyspa jest również wsparciem dla głównej wyspy i na niej skupiam się na produkcji konserw oraz na sadzeniu winogron. No i wtedy mamy główną wyspę. Jest to wyspa, w której rozwój najwięcej inwestuje. Jak widzicie, mam tutaj już sporo inwestorów. Oprócz tego mam sporo wysp w Nowym Świecie rozwinięte. Jeśli się przyjrzycie, to zobaczcie, że te wszystkie wyspy miałam zajęte. Niektóre z nich długo były niezasiedlone, ale przyszedł czas, żeby je rozwinąć i dzięki temu mam odpowiednie wsparcie i ilość ludności potrzebną na to, aby na tej wyspie żyło się dobrze i mi niczego nie brakowało. Okej, no to wiedząc to wszystko, możemy przejść do głównego tematu tego odcinka. Obecnie mam inwestorów 2700, więc niewiele muszę awansować, aby mieć 3000. Awansujemy ten kawałek. Nawinęła się gazeta. Ze względu na to, że wszystkie potrzeby mam zaspokojane i moim ludziom żyje się dobrze, wiadomości w gazecie są głównie pozytywne. Też możecie zobaczyć, jaki piękny bilans jest, tak? Więc to jest moment, w którym mam naprawdę tyle kasy, że nie ma już jej już na co wydawać. Dobrze, no to zobaczmy. Gramofony. Co jest potrzebne, aby wybudować gramofon? Potrzebne jest drewno, potrzebna jest okładzina drewniana. Ze zakładem snycerskim się już spotkaliście. Zakład snycerski stawialiśmy w Nowym Świecie przy okazji produkcji cygar.
nie będziemy tych okładzin drewnianych przerzucać do Starego Świata, bo to nie ma sensu. Wyprodukujemy sobie je właśnie na tej wyspie, czy na jakiejś innej wyspie i będziemy je tutaj spokojnie sprowadzać. To już jest Wam znane, tak? Czyli cynk i miedź i mosiądz. To już produkujemy przy okazji na przykład okularów. Więc przeznaczmy jedną z tych mniejszych wysp na produkcję okładzin. Musimy dostawić kilka. Widzicie, to się produkuje minutę. Więc tak. Dostawmy sobie dwie. Skoro to się produkuje minutę, to mogę postawić spokojnie tego. W ten sposób. Postawmy 6 na razie. Czego mi brakuje? Brakuje mi betonu. Dobrze, sprowadzę beton na tą wyspę i wybuduję te budynki. Ok, towary mam już sprowadzone, więc mogę wybudować te budynki. Kiedy wyprodukuje się tam z 50 okładzin, to ustawię szlak czarterowy, żeby przerzucić je na tą główną wyspę. A tutaj wybudujmy to, co potrzebujemy. To już produkujemy, więc nie ma problemu. I potrzebujemy gramofony. I ten budynek wymaga elektryczności, więc zbudujmy go gdzieś, gdzie elektryczność sięga. Widzę, że tu mam kawałek ulicy, więc wybudujemy go sobie tutaj. Super, więc czekamy na to, aż wyprodukują się okładziny drewniane. Ok, widzimy, że okładzin już jest 50, więc mogę utworzyć szlak czarterowy, żeby je przerzucać. Przerzucajmy ich 30. Jak będzie za mało, to będziemy przerzucali więcej. Stateczek powinien za chwilkę dopłynąć i powinniśmy zobaczyć, jak rusza produkcja gramofonów. Więc poczekajmy chwilę. Widzimy, statek z okładzinami dopływa. Zaraz będzie rozładowywany. I zaraz produkcja powinna ruszyć. I widzimy, produkcja gramofonów ruszyła. Teraz tylko zostaje poczekać, aż potrzeba w gramofony zostanie zaspokojona. Chwilkę musimy poczekać i tak się zaraz stanie. Widzimy, że potrzeba się powolutku zaspokaja. Trzeba tylko poczekać, aż tych gramofonów będzie wyprodukowanych więcej, żeby potrzeba stała się całkowicie zielona, tak? Zobaczcie, ile kasy dostaję, tak? Plus 93 mogę dostać kasy i plus 4 do zadowolenia, tak? Czyli widzicie, jak dużo dostaję kasy za zaspokojenie tej potrzeby. Tak, zobaczcie, w przypadku na przykład elitarnego klubu to jest plus 31 maksymalnie. Biżuterii 156, 125, 87. Tak, czyli widzicie, że różne potrzeby w różnej ilości dawają Wam bonusy. I widzimy, że potrzeba w gramofony została zaspokojona całkowicie, więc będziemy mogli się zaraz zająć produkcją wozów parowych. Przy okazji pokażę Wam również coś fajnego. Jak widzicie, tych szlaków czarterowych mam już naprawdę dużo. I szukanie jakiegoś konkretnego szlaku czarterowego na tej liście może być dosyć upierdliwe, ale tutaj możecie wpisać
początek nazwy i wtedy wyfiltrowuje Wam wszystkie te szlaki czarterowe, które są powiązane z tym, co tutaj wpisaliście. Ułatwia to poszukiwanie szlaków, które są tak, które Was w danym momencie interesuje i wtedy ukrywa Wam całą resztę, tak? Więc korzystajcie z tego filtru, ponieważ szybciej będziecie wyszukiwać to, co jest Wam potrzebne. Okej. Teraz musimy amasować inwestorów do liczby 5000, czyli niecałe 2000 muszę awansować. Podnieśmy zatem ten cały blok i podnieśmy ten cały i zobaczmy, czy to wystarczy. A jeszcze podnieśmy ten kawałek. Tego jednego budynku nie podniosę, bo tam nie mam zasięgu do elektrowni. Tak, widzimy. Rzeczywiście ten budynek tutaj już jest szara droga. Ok, zobaczmy, czy mamy 5000. Zaraz będziemy mieli. W miarę zaspokajania potrzeb będą się wprowadzali następni mieszkańcy i powinniśmy te niecałe 100 spokojnie uzyskać. Widzimy, że mamy już ponad 5000 inwestorów i teraz zobaczcie, że brakuje mi inżynierów, więc muszę sobie awansować trochę rzemieślników. Ok, przyjrzyjmy się teraz łańcuchowi produkcyjnemu wozu parowych. Zobaczcie, kauczuk jest w Nowym Świecie. Kauczuk z Nowego Świata przywozimy ze względu na rowery. Kauczuk plus drewno da mi produkcję podwozi. Następnie, zobaczcie, po raz kolejny jest stal, po raz kolejny jest mosiądz, aby wyprodukować silnik parowy. Na szczęście silniki parowe już produkujemy, więc nie ma problemu. Tak naprawdę musimy się zająć produkcją jedynie podwozi. Podwozie są ulepszone przez elektryczność, z kolei linia montażowa nadwozi wymaga elektryczności. Więc tak, zobaczmy, jak stoimy z drewnem, żeby nie było problemu. Trochę mi go maleje, więc musimy sobie dostawić. Okej, okay, tu powoli mi liczba inżynierów wzrasta, dobrze. Okej, okay, drewna powinno być już więcej. Teraz postawmy z dwa te budynki. Jaki duży jest ten budynek? Ten jest dosyć duży, to zacznijmy od tego. I teraz postawmy dwa te. Tu jeden i tu możemy jeszcze jeden. Musimy poczekać, aż kauczuk dojedzie z magazynu. W międzyczasie warto zadbać o to, żeby mieć większą produkcję kauczuku w Nowym Świecie i przede wszystkim wyrównać ilość mieszkańców, tak? Bo widzicie, że mi inżynierów brakuje, więc muszę teraz robotników awansować na rzemieślników i tych na inżynierów, żeby to wyrównać. Dobra, zajmuję się teraz awansem mieszkańców i czekamy w międzyczasie, aż wyprodukują się pierwsze podwozia i pierwsze pojazdy parowe. Ok, podwozia się wyprodukowały i widzicie, że powstają pierwsze pojazdy parowe. Zostaje poczekać, aż ta potrzeba zostanie zaspokojona
w 100% i będziemy mieli zaspokojone wszystkie potrzeby tej klasy. Widzimy, że potrzeba wozy parowe została już całkowicie zaspokojona. W tym momencie mamy zaspokojone wszystkie potrzeby inwestorów. Jak widzicie, nie ma już więcej budynków tutaj do budowy, które by zaspokoiły jakieś kolejne potrzeby. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Pokażę Wam moją dyplomację. Od czasu, kiedy nie pokazuję Wam już przebiegu gry, tylko najważniejsze momenty, ja w przerwach dbałam o dyplomację, dbałam o innych graczy, po to, żeby mieć wszystkich na prawach handlowych. Jak widzicie, piratów również tutaj dałam radę doprowadzić. I ta sytuacja powoduje, że możecie grać spokojnie, nie martwić się o wojny, nikt Wam nie będzie przeszkadzał i możecie się bardzo dynamicznie rozwijać, tak? Bo jak przyjrzycie się na innych graczy, to ci gracze są z kimś w sojuszu i są z kimś w wojnie. I teraz jakby ja bym z księżniczką weszła w sojusz, to za chwilę ona mi wyświetli komunikat, że ona jest z wojną, w stanie wojny na przykład z Anny i czy ją poprę. No i wtedy albo ją poprę i wtedy będę z Anną w wojnie, a trochę się nagimnastykowałam, aby dojść z nią na prawa handlowe. Albo anuluję sojusz z obiema stronami. Tak, nie dacie rady być w sojuszu ze wszystkimi, a już na pewno nie dacie rady być w sojuszu ze wszystkimi przez długi czas. Dlatego, że inni gracze mają różne relacje pomiędzy sobą, tak? Z kimś są właśnie w wojnie, z kimś w pokoju, z kimś mają prawa handlowe, może z kimś sojusz. I dlatego najbezpieczniejsza opcja to jest trzymanie wszystkich tutaj na prawach handlowych i mieć po prostu święty spokój. Oczywiście czasami dostaję od nich punkty ujemne, kiedy jakaś sytuacja na mapie im się nie podoba albo po prostu z powodu jakiegoś upływu czasu, ale wtedy możecie wziąć zadanie od któregoś z tych gracza i odrobić te punkty. Możecie też na jakiś czas pamiętać o opcji typu danie daru albo pochlebstwa. Na niego chyba pochlebstwa ładnie działają. Tak, i widzicie, że w ten sposób możecie te punkciki sobie spokojnie odzyskiwać, które tracicie. Więc ta sytuacja daje mi jak najbardziej spokój. Tak, i mogę się skupić na rozwoju moich mieszkańców i w ogóle nie interesować się tym, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi graczami. Skoro zaspokoiliśmy potrzeby mieszkańców, tak, wszystkich mieszkańców, wszystkich klas, więc co zrobimy następnym razem? Następnym razem wybudujemy wystawę światową. I zobaczymy, jakie są bonusy z tej wystawy światowej, co możemy dzięki niej uzyskać. A tak, na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A tak, życzę Wam przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!